Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku damy się na wyspę, żeby zebrać ostatnie 4 nagrania od Dr. Sloan. Więc bez zbędnego przedłużania, chodźmy je zebrać. Okej, więc jesteśmy już w grze. I pierwsze nagranie znajduje się gdzieś tu. Tutaj powinno być, tylko gdzie? Czekajcie chwilę. Okej, więc pierwsze nagranie jest tutaj. On dokładnie pokaże. Ja wylądowałem na tam, jakby tutaj, a one znajduje się tutaj. Dokładne miejsce na mapie to jest tu. Ja wylądowałem tu na tej górce, a to jest na tej górce. Więc posłuchajmy pierwszego nagrania. Ktoś, komu ufamy, zarówno ty, jak i ja, przekazał mi, że musimy opuścić wyspę jak najszybciej. Czy tak uczynili dawni osadnicy? Znaleźli prawdziwy dom gdzieś wśród gwiazd? Te glify wskażą, dokąd się udać, jeśli zdołam je rozszyfrować. Okej. Ktoś, komu ufamy. Może chodzić o tego, o Prima. W sumie wiemy, że Prime podjął z nią współpracę. I Prime też właśnie nam mówił, że że wyspę czeka zagłada i musimy się stąd nosić. Dobra. Więc to było nagranie pierwsze. Teraz widzimy się przy nagraniu numer 2. Okej, więc jesteśmy już blisko miejsca, gdzie powinno znajdować się nagranie numer 2. To też w ogóle jest ciekawe. Że te nagrania właśnie powinny być odtwarzane w odpowiedniej kolejności. Więc, dobra, mamy nagranie numer 2. Znajduje się one o tu, obok tej bazy śnieżnej. I zobaczmy, co ma nam Sloan do powiedzenia teraz. Dopasowanie szczegółów na glifach do ruchów ciał niebieskich było skomplikowane. Glify zdają się przepowiadać nadejście zaćmienia. Według wszelkich odczytów to niemożliwe. Ale i ja tu jestem żywa, choć wydawało się to niemożliwe. Jeśli te glify naprawdę są nieusłyszanym głosem z przeszłości, to nie ma rady. Muszę go wysłuchać. Okej, czy nadchodzi zaćmienie, ale to niemożliwe. Ciekawe dlaczego. Dobra. Więc to było nagranie numer 2. Teraz nagranie numer 3. Okej, więc jesteśmy już miejscu nagrania numer 3 i znajduje się ono przy szczelino bramie. Widzieliśmy już przy robieniu zadań od Sloan, więc wysłuchajmy. Aha, to jest raport z laboratorium. Zobaczmy, co tam odkryła. Czyli
zniszczenie szynobramy wysłało jakieś zagłuszające echo. Tak. Ale Sloan udało się wyłapać wśród tego całego echa jakiś inny sygnał. I mówi, że ten sygnał zna. Bardzo ciekawe. No dobra. Bardzo ciekawe, co Sloan właśnie powiedziała. I teraz damy się po nagranie numer 4. Okej, więc nagranie numer 4 znajduje się w obozie Sloan. I to, co jest w nim ważne, to to, że te nagranie, te konkretne, staje się dostępne. A przynajmniej mamy co. Te nagranie można zebrać dopiero po wykonaniu zadań od Sloan. Dlatego najpierw właśnie chciałem zrobić zadania Sloan, a potem pozbierać nagrania. Żeby od razu móc pozbierać je wszystkie naraz. Więc wysłuchajmy ostatniego nagrania. Trwa analiza nadchodzącego sygnału. To nie jest naturalne kosmiczne zjawisko. Przybywa tu celowo. Niemożliwe, żeby lud, który opuścił to miejsce, mógł o tym wiedzieć. Eony temu. Chyba, że wydarzył się wcześniej. Zaćmienie jest kluczem. Musi być. Okej, czyli to coś zbliża się do wyspy. Sloan jest przekonana, że to zbliża się do tej wyspy celowo. Że nie, to nie jest coś, co leci tu, nie wiem, przypadkiem. Tylko, że leci to celowo. Zaczyna mieć podejrzenia, że to też już kiedyś mogło tu wydarzyć. Gdyż ciężko byłoby to temu ludowi, który tutaj żył, przewidzieć coś takiego. Więc mogę to już powiedzieć. Krąży teoria, że tym, co nadciąga, jest ostatnia rzeczywistość, ponownie. I mówiąc dokładniej, w sezonie 8 rozdziału 2 mogliśmy zobaczyć właśnie tak jakby ich sprzęt i tak dalej. I mogliśmy tam zobaczyć, że na swoim podorędziu, powiedzmy, mają oni zwykłe te statki kosmiczne, takie większe statki kosmiczne, oraz mieli taki bardzo duży statek kosmiczny, który był właśnie w kształcie a la kuli. I istnieje właśnie teoria, że to może być to, że to właśnie ten statek w kształcie kuli nadciąga na wyspę i że będzie to właśnie ostatnia rzeczywistość. Po raz trzeci spróbuje nas zaatakować. Ale czy tak będzie? No, nie wiadomo. To dopiero zobaczymy. Urządzenie jest już aktywne. Wyświetla jakąś mapę na niebie. To się będzie zmieniało. Teraz tej mapy nie widać. Tam jest po prostu taki jakby świecący obiekt, który będzie poruszał się po takim torze w kształcie ślimaka. Wiadomo, im bliżej końca sezonu, tym bliżej końca tego ślimaka ten obiekt będzie. A co będzie na końcu? No to zobaczymy w kolejnym sezonie. Z tego 5 sierpnia.
Tak, 25 sierpnia. Kiedy nowy sezon wejdzie do gry. Zabijmy jeszcze. Mas gwoździa. Okej. Okej. Uff. Oj, 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 oj. No to mnie teraz złapali. Albo nie. Dobra, jest trochę bezpiecznie. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I widzimy się w kolejnych. Na razie.